Witajcie. Dzisiaj szybka historyczna wrzutka na temat człowieka, którego zwykło się nazywać pierwszym terrorystą w dziejach. Mowa tutaj o niejakim Herostratesie, który za wszelką cenę chciał, by jego imię zapamiętano na wieki. Zanim jednak przejdziemy do Herostratesa, prosimy Was o zostawienie reakcji pod filmem. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest przebić się nowym twórcom na YouTubie. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz i ocenę. Zapraszamy także na naszego Instagrama, gdzie publikujemy ciekawostki historyczne i quizy, widoczne właśnie na ekranie. Starczy tej autopromocji. Przejdźmy do tematu odcinka. Historia Herostratesa jest nieodłącznie związana z budynkiem Artemizjonu w Efezie. Była to świątynia poświęcona bogini Artemidzie. Świątynia wchodziła w skład 7 cudów świata i miała ogromne znaczenie dla Greków w Azji Mniejszej. Świadectwa kultu w miejscu późniejszej świątyni datuje się już na czasy epoki brązu. Pierwsza świątynia w Efezie miała zostać zniszczona wskutek powodzi w VII wieku przed naszą erą. Odbudowę świątyni w starym miejscu zlecił król lidyjski Krezus w okolicach 560 roku przed naszą erą. Do jej stworzenia zatrudniono czołówkę ówczesnych rzeźbiarzy i architektów na czele z Hersifronem i Metagenesem z Knossos. W pracach rzeźbiarskich uczestniczyli także Fidiasz, Poliklet i Kresilas, a więc ekstraklasa ówczesnych artystów. Budowa drugiej świątyni zajęła aż 120 lat. I właśnie w tym momencie na arenę dziejów wkracza szewc Herostrates ze swoim diabolicznym planem zdobycia sławy za wszelką cenę. Bardzo niewiele wiemy na jego temat. Podejrzewa się, że był to prawdopodobnie niewolnik, nie pochodzący z miasta Efes. Jego pomysł na unieśmiertelnienie własnego imienia był niezwykle prosty. Postanowił on podpalić miejscowy cud świata. Legenda głosi, że ogień został podłożony dokładnie w momencie przyjścia na świat Aleksandra Wielkiego, 21 lipca 356 roku przed naszą erą. Niestety, ogień strawił większość świątyni. Herostratesa szybko złapano i poddano torturom. Podczas przesłuchania bez ogródek przyznał się do swoich motywów. Został oczywiście skazany na śmierć, lecz sędziowie nie zamierzali poprzestać jedynie na tym. Aby zapobiec realizacji celu Herostratesa, jego imię poddano karze tzw. damnatio memoriae. Można ją określić mianem najwyższej kary świata antycznego. Była ona już znana przed wiekami w starożytnym Egipcie. Porównałbym ją do kary ewaporacji z powieści Rok 1984 George'a Orwella. Polegała ona na wymazaniu wszelkich wzmianek o skazanym z dokumentów, pomników i innych źródeł materialnych. Niszczone były także wizerunki skazańca. W starożytnym Egipcie taki los spotkał faraona Echnatona, który podpadł kapłanom swoją reformą religijną. W starożytnym Rzymie wielokrotnie skazywano na damnatio memoriae szczególnie znienawidzonych cesarzy, przykładowo Kaligulę. W średniowiecznej Polsce taka kara spotkała chociażby księcia Bezprymas XI wieku. Pomimo starań sędziów, imię Herostratesa przetrwało wieki. Wspominał o nim chociażby historyk Teopomp z Chios w swoim monumentalnym dziele Filippica, dotyczącym panowania króla macedońskiego Filipa II. W późniejszych latach o zbrodni szewca z Efezu opowiadał także rzymski autor Strabon, żyjący w latach 63 przed naszą erą, 24 naszej ery. Sama świątynia została po raz drugi odbudowana. Na miejscu zbrodni Herostratesa powstała jeszcze większa budowla, zniszczona w 262 roku naszej ery podczas najazdu Gotów na Cesarstwo Rzymskie. Między innymi dzięki wysiłkom wymienionych historyków, Herostrates nie został zapomniany i do dziś funkcjonuje w historiografii oraz w medycynie. Jego imieniem nazwano bowiem kompleks cechujący osoby chorobliwie pożądające sławy i gotowe do popełnienia najgorszych zbrodni w celu zdobycia popularności. Kochani, to by było na tyle w naszym króciutkim odcinku. Mamy nadzieję, że taka forma się Wam podoba. Przechodzimy obecnie fazę eksperymentalną, by sprawdzić, jaka treść i formuła odpowiada Wam najbardziej. Z góry zapowiadamy, że w najbliższym czasie na kanał trafią znacznie obszerniejsze materiały, trwające ponad 20 minut. Jeszcze raz przypominamy o subskrypcji kanału i zostawieniu reakcji pod materiałem. Z góry dziękujemy. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.